Witamy, witamy serdecznie dzisiaj w kolejnym odcinku z gry The Forest 2, czyli Sons of the Forest. Tak, tak. Także, małe zmiany. Minął jeden dzień, dosłownie minął jeden dzień od ostatniego odcinka. Będę też może tu zerkał, bo się czasami krzaczy. Ale mogę ja ci szybciej powiedzieć? Jesteśmy na wyspie, zbudowaliśmy most, bo ja to chciałem cały czas, taki, więc zbudowaliśmy tutaj, most. Doprowadzający. Posadziliśmy syna i jakiego spłodziliśmy syna? Dąb. Co? Ja o czymś nie wiem? Nie ważne. W każdym razie, tu będziemy jeszcze budować dom, żeby tutaj się oczywiście coś podziało. No i w międzyczasie, kiedy tutaj sobie to robiliśmy, tu jest ta kalinka, ja sobie ją zamocowałem, bo oczywiście ostatnio zdobyliśmy tego grappling hooka, czy jakby tam nazwać, czy rope guna. Tak. Podawałem drewno Maciejowi, on budował most w międzyczasie, a jeszcze nie ma niestety tu z nami jej, ale o właśnie Virginia. Virginia! Jest Virginia. O jest, biegnie. Która, warto zaznaczyć, oswoiła się sama. Nie chowaliśmy ani toporów, ani nic, po prostu sama postanowiła się oswoić. Polubiła nas. Z jakiegoś dziwnego dobrą powodu, charyzmę tak jest. Mamy chyba. Ona przychodzi i witam serdecznie. Halo? O, dobra. Ja chciałem jej dać to jeszcze, o. Ja na nią się nie patrzę, bo ona jak jest mokra, z ciuchy, to... Please YouTube administration. Do not ban me for this. Proszę nas, tak, proszę nas nie banować w żaden sposób. Idziemy. Dobra, słuchaj, idziemy. Dzisiaj idziemy po tak zwany rebriefer, czyli co? Idziemy sobie po oddychacz. Po oddychacz? Co, ja oddychacz. Mam astmę? Możesz zaraz mieć. No jak będę biegać kilometry, to będę miał. Dobra, biegniemy i musimy pobiec jakoś na plażę. Na plażę? Na plażę. Na plaży też będziemy mieli nową broń! Na plaży będziemy mieli nową broń? Tak, nowa broń. A zdradzisz mi troszeczkę, czy nie? Szybkostrzelna, jednostrzałowiec, kusza... Jeśli chodzi o tą szybkostrzelność, to bym powiedział, zależy jak szybko rzucasz. O kurde, toporek? Nie, już mamy. Nie no, toporki innego. Już masz dwa. A ty idziesz za mną? Idziesz, dobra. A czemu miałbym nie iść? O, jesień mamy. Ja tylko pytam, spokojnie, tutaj nie zadawaj zbyt dużej ilości pytań. Village na lewo. Ja nie idę na żaden village, nie ja traćmy nie czasu. Słuchaj, mamy dzisiaj ważne rzeczy do zrobienia, ale musimy Christian, się na nich skupić. Ja bym wpadł, bym zrobił pach. O! Ja właśnie spadłem. Dobra, ja na szczęście nie zrobiłem ale tego nie błędu. Kamienie zbieraj po drodze, pamiętaj, że kamienie się przydadzą. No dobra. I patyki. Nie można zabrać więcej kamieni, niż możesz udźwignąć. Musisz większe kieszenie sobie zrobić. Tak, już do butów będę wkładać zaraz od razu, będzie mi wygodnie. Śmiało, ja polecam serdecznie, ja wkładałem kiedyś. Nie ma nawet takiej opcji. Czemu nie? Skończyłem się, poczekaj. Będziesz jak Goku, będziesz brał te obciążniki i będziesz ładował. Zmęczyłeś się? Ja tak kiedyś robiłem, nie? Ale? Przestałem. Koniec historii. Wersja koniec skrócona całej historii. Bo to jak streszenie, nie? Po prostu. Po co czytać całą książkę, jak można streścić ją, nie? No tak, no jaki jest tego sens w ogóle? Po co? No w ogóle i po co, nie? Pierdoły takie, kurde, będziesz robił. Wypracowanie samo się napisze ze streszczenia. Oczywiście, że tak. Jest, że tak. O, dobra, tak. Nie wiem gdzie to jest konkretnie, ale tylko wiem. Ja. Cykada może. Nie, ekscytuję się kwiatkami, które mogę spożywać. Albo inaczej, konsumować. Właśnie, miałem nawiązać, bo część osób mówiła w ogóle, że w tej grze my mieliśmy akurat spawn na plaży, a podobno są też inne spawny, podobno tam na śniegu da się zrespić. Wiesz, podobno że ja sobie jakieś... playerówkę zrobiłem, to ja wyleciałem, wiesz gdzie? Nie. Do Everestu. A no właśnie, no to słyszałem, no, że można tam się dostać. Słyszałem też, że można... Jeszcze gdzieś się dostać. Tylko chciałem ci jeszcze albo dokończyć. Albo że w ogóle tu chyba można być na śniegu. No właśnie, chciałem ci dokończyć jeszcze, nie? No i zrespawniłem się tam, nie? No i no, co mi tylko zostało po tym zrespawnieniu się w tak niewygodnym miejscu dla mnie, nie? A skąd skoczyłem z klifu. Rzeczy? Aha. Ja po prostu, ty nie spadłeś, ty po prostu testowałeś... amortyzację. Tak, sprawdzałeś czy jest fall damage. Po prostu. No i był. Nie przetrwałem. Zadziałał. Dobrze to zaimplementowali. To nie był mój błąd. Ja tak po prostu specjalnie to zrobiłem, żeby stestować. No oczywiście, że tak. To ja jest nie wiem, czy kiedy ktoś to testował ogólnie, nie? Takie skoki z wysokości, czy one, wiesz, faktycznie, wiesz, płamią ci nogi, czy może cię zrespawnią w jakimś innym miejscu? Nie, no. Powinieneś sprawdzić w prawdziwym świecie. Nie, w prawdziwym świecie takich głupot nie będę robić. Takich głupot. Teraz to głupot, wcześniej to nie.
Ja zbieram też małe, o, mały kamień collected. Ale wiesz o tym, że to jest gierka, prawda? Komputerowa, no i co? No, dlatego w komputerowej gierce mogę robić wszystko. Wszystko? Wszystko. No, polemizowałbym, ale na nich będzie. No, zobacz, oczywiście ograniczają się pewne rybki. Środki. Co to za łybki? Takie dwudniowe. A to łybki. Nie jest ten rekin, którego atakowałeś? Jaki rekin? Nie, to jest orka. Tu jest lina i but. Lubisz konwersy? Tu są zużyte. Nigdy jeśli nie miałem. Cię to interesuje. Tu okay. Gdzieś ma być Kelvin Brown. Jest? Ja nie wiem ty gdzie on jest, on w ogóle. Lol, Kelvina nie ma z nami, co ja jest? Ja nie wiem, on se łazi gdzie chce. Nie mów, że on te ryby zbiera tam i tam kładzie cały czas. Ja ci nie powiem co on robi, ale wiem na pewno czego nie robi. Nie ma go z nami. To jest taka kwestia. Dobra, tu jest jakieś, nie wiem, metalowe coś, czy my gdzieś tu mamy piękny iść? Wschód słońca, co nie? Wschód. A jaki? Piękny wschód słońca. Jesteś pięknym wschodem. Też mi się podobasz, co to jest? To jest kamyk, biorę. Ale uniki zrobiłeś ładne, piękne. Uniki, ha, zbieram patyki. Tak jest. Znaczy, uniki, patyki. Patyki, uniki. No, gdzie to ma być? To nie wygląda jakby coś się miało wysypać albo zrobić. Ale fajnie po wodzie biegasz. Coś jest! Ej, jest, jakieś namiociksy są i tu jest coś, jakieś łódki. To są kajaki. A nie, nie, to nie są kajaki. Witam. Maczeta. Pa! Jakiego mam bydlaka. Ale taka przykrótka trochę. Ty to wszystko musiałbyś mieć długie, kurde. Może kompleksy bez... mam jakieś. Ja jeszcze to chrumknięcie na koniec. No. Czemu mi wzięło... Ale o ty, leki są, Wszystko biorę. Ty, ja cię uderzę zaraz. Leki są, weź sobie, bo ty w kółko potrzebujesz. Ja leków nie potrzebuję. Wiesz, co ci powiem? Weź się, lecz. Nie mogę się leczyć. A nie, no w sumie muszę. Weź się lecz. W sumie muszę. Mam 22 pióra. Nice. Dobra, ileś mam kości? O kurde, kości nie mam, żeby zrobić sobie zbroi. Ja też nie mam. Chwila, czemu mam crafting? Albo kiedy ten kamień został, Jezus, naprawdę. Małe kamienie. Siema. Co tu jeszcze? Jezus, ten głos. Krystian, zapisać sobie tu gierkę? Ty, no go. Zapisz ważne zapisuję eventy nowy, się wydarzyły. Zapisuję nowy gier, tak. Kamyki mówią mi, że zbieram je. Łostra, sprawdziłem. Nice. Ty, to jest miejsce kamykowe, to mi się podoba. Panie, jak ja tu kamyki normalnie zbieram jak kamyki. Aha. Jakbym był na plaży jakiejś. Ty warczera się bawisz? No ba. Będziesz dystansowcem? A ile mam patyk, mam Panie, mam tyle kamyków, panie. A po co ci kamyki w ogóle? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kaczuszki będziesz no jak rzucać? To po co? Jak to, panie, ja strzały robię, strzały. Strzały z kamyczków? Jestem strzałaczem, jestem, robię więcej strzał. Ja będę miał 20 strzał, panie, cię mogę bronić z dystansu i uciekać jak będzie potrzeba. Podoba ci się taka opcja? Halo? Czemu ty kucasz? Nie kucałem, ja się pochylałem, ponieważ wbijałem kamienie małe w patyki i dowiązywałem do nich pióra. Dobra. Tak to wygląda. Gdzie teraz biegniemy? Gdzie robimy Naruto Rana? Biegniemy na drugą stronę plaży, mój drogi. O, ponieważ idziemy znaleźć jakieś wejście do morskiej tak? po to, żeby zdobyć przedmiot nowy. Już mamy jeden nowy. No. Ale będziemy mieli jeszcze nowszy. Chcesz będzie nowszy o jakieś 7 minut. Ja nie będę płynął, ja będę szedł, bo to po kostki takie głębokie. Ale są oczy tak ciuchy, się... nie? Wiesz, że w real life ja bym za tobą nie pobiegł, ja bym to zrobił naokoło. Chociaż ten jest skróta. O, jednak płyniesz i moczysz ciuchy. Moczysz ciuchy. Ha, boi się wody. Pod prysznicem też krzyczysz? I to jak? Stary, ja po mamę wołam od razu. Ale ja nie mówię o śpiewaniu. Albo próbie śpiewania. Ja myślałem... Mogę tego patyka... Nie mogę. O, nie mogę wypłynąć. Czemu nie możesz wypłynąć? Nie wiem, nie wypływaj wiem. Wypływaj normalnie, nie. Bo ja nie umiem jesteś pływać. Taki ciężki. Że... A, okej. Okay. W grze tu możesz udawać, problem. Że umiesz. No ale w real life nie potrafię. Czekaj, to teraz ja tak, robić muszę zobaczyć. Idziemy do tej gniazdknini. Dobra. Która tu jest, gdzieś. To ja mam się nie wczuwać w postać? Mam być bohaterem?
Nie no, jasne, rób roleplay. A. O nie! To dwa żółte wiadra! Wiesz co to oznacza? I czaszka! To znaczy, że gościu tu nieźle balował, robiąc tu bucket challenge. O, jaskinia! O, pozwolę tobie. Jeju, to nie toperze. Czemu krzyczysz? Mówię, pozwolę tobie, a ty krzyczysz. Idę. Wchodzę. Wchodzę pierwszy. Ja wchodzę drugi. Zaklepałem sobie. Dobra, ciemno tam, nie widzę cię już. Czemu nagle jak chodzimy do środka, nagle kolory się zmieniają na niebieskie? Dobra. Oho, lipka. No mi się podobają takie. Zabrzmiałem trochę jak Hagrid, chociaż trochę. Nie. Ja się zastanawiam, jaki jest sens, że ja mogę trzymać łuk w prawym ręku i w lewym latarkę, jak nie mogę wtedy strzelać z łuku. No bo to nie aż ma sensu. Aż się poplułem z nerwów. A jak to jest realne, żebyś trzymał strzałę, trzymał łuk... O, butla, butla! Wziąłeś butlę już? Tak. Dobra, to jesteś butlarz. Ja tak szybko zbieram tu wycinek gazety. Taki tip, jest jak rozwalasz laptopy, to lecą płyty odpalam główne, możesz je zbierać. Odpalam. O, czaszka. Fajne. Ale potrzebujemy, tu podobno jest cała butla. Co za tipy, pójdziemy... za tipy mi dałeś? No powiedziałem, jak rozwalasz laptopy, tam laptop leżał na tym. No. Jak rozwalisz, to z niego płyta główna wypada, o, dziękuję, zawsze. Proszę bardzo. Płyta główna. Co się, czemu się śmiejesz? No bo płyta główna. Ale te jaskinie są takie mokre. Myślisz, że w jaki sposób się rozwinąłem na YouTubie? W jaki? No właśnie takie żarty mówiłem. Aha. I wszyscy pisali w komentarzach. Ha, 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 ale jesteś Krystian śmieszny. Chciałbym być zawód tak śmieszny jak ty. Na komika. Na chomika, co najwyżej. No. Jedzenie dobrze mi wchodzi. No, nie chciałem ci pocisnąć, nie, ale masz rację. O! Mamy kółeczko dla ciebie. Quick, quick. Dlaczego to jest takie światło? Nie wiem. Podoba mi się to światło. To znaczy, że musimy tu iść. O! Gościu zezgonował, ale mieli tu imprezę. Tu można wyłączyć światełko, ale niepotrzebnie. Ja nie chcę. Czy ty chodzisz z ty chodzisz z zapalniczką zamiast latarki? Tak. Ty, o, bo tu mamy tu mały problem, Buzio, wiesz? Ryczy. Bo jest... Masz granaty może? Nie, nieważne czy mam, czy nie mam. Tnij ich po kolei ich tnij. Ważne... A ty co? Będziesz obserwować tylko? No ja tnę jednego właśnie. No to bardzo dobrze. Wow. Ten, za tobą. Co ich tak dużo? Nie wiem, ale musisz ciąć i się odsuwać. I blokuj, pamiętaj, możesz blokować. A, dobre. O blokadzie zapomniałem. I podbiegasz i robisz... Ha! Kałabunga! Ciała! Dobra, pocięty. Ale kolejny. Szybko biega. Czekam. Za nami nie ma żadnego, dobra. O, przyszedł paluszek, uważaj na paluszka. Paluszek duży. Dwa paluszki! O kurde. Czekaj. No. Dwa paluszki to już nie przelewki. Dobra. O, trzy paluszki. Ale dobry są ze mnie fighter, co? Ja bym powiedział, że jestem chyba najlepszym fighterem w tej grze. O, siema paluszek. Ja paluszka przez paluszek. O kurde. Po mnie będzie, jak mnie trafią. O! Christian, ratuj! Czekaj, ja też dostałem od paluszka. Proszę kurde, mnie wypuścić mnie stąd. No nie, walnął mnie! Pomóż mi, proszę cię. Nie. Kliknij na mnie E! Cicho, kurde, paluszek mnie goni! Nie! Ja zginę. Kliknij na mnie E! Biegnę. Cię. Ja chłopie mam na... Kliknij na mnie E! My musimy to nie mieć, jest takie proste, nie wiem, to nie jest takie proste. My musimy mieć mołot... Stawaj, o, dobra. Do tyłu. Czemu mam łuk? Czemu mam łuk założony? Jeszcze piguły nic szybciej! Nic nie widzę! Dobra. Czemu mam łuk? Nie wiem. Bo masz go w dłoni. No wiem, ale dlaczego jest założony? Nie miałem łuku. Miałeś w takim razie, miałeś. W miarę w jedno miejsce. Jak ja nawet kewlarów nie mam. Czekaj. No. Elo. Teraz? A, rzuciłeś, co? A, pajączek się popluł. Evolution. Ewolucja! Pajon... Paluszek. O, dziękuję. Dobry jestem. Jeszcze jeden, Krystian. Po kolei robimy. Gdzie jeszcze jeden? Ale co jeszcze jeden? Ja tutaj, nie gdzieś muszą być. Gdzieś tu muszą być jeszcze. Co, paluszki? Potworki. Rybne? Dobra, ciachaj go. No. Chyba wygrałem. Ha!
Dobra, też go pociąłem. Nice. Tak, wygraliśmy, idziemy dalej. Tu jest drugi paluszek. Level drugi teraz będzie. Czemu paluszek, dawaj mi tutaj swoją zbroję. Ja musimy być bardziej odporni. Musimy więcej kanibali zabijać, zrobić przygotowanie kości, nie? Tak. Takie ale było trzech, nie? Dobrze mówię, czekaj, tam był tutaj jeden. Tutaj coś mam. Ten jak się w dupą wypiął. Tu jest paluszek? Tu jest paluszek! Znalazłem paluszka, tu dobra, jest trzeci. Zaraz cię zlokalizuję i tu przy ścianie jestem, przy ścianuję. Tu, siema. I pamiętaj, żeby sobie założyć od razu tą zbroję, go nie? Ja go nie mogę oskurować. I musisz go kopnąć czasami lekko. Dobra. Żeby ci się bardziej na plecki odwrócił. O Jezu, co oni tu robili? A tego już ciąłem? Nie. Tego jeszcze nie ciąłem, no! Kulturalnie, pięknie. Jakie ulepszenie mam, zobacz na mnie jaki outfit piękny. Jaki masz outfit, taki jak ja? Piękny, pokaż się. Jakbyś wyszedł z brzucha potwora. Bo mam prawie wszystko założone, ciekawe jak ostatni by wyglądał. Uno sekundo, por favor. Okay. Bo moja latarka seniorita domaga się baterii. Okej, okay, seniorita. Dobra. Bardzo ładnie. O kurde, nie mam super więcej. Spada. To też, że nie mogę zobaczyć siebie, jak wyglądam. Gra jest... O, kości. O, bierz kości! Ryby? O, kości się przydadzą. O, ryba też się przyda. Już dobra, nie mogę. Ja już mam full kości. Ja też. Lewo czy prawo? Czekaj, zrób sobie zbroję. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery? Okay. Nie jestem pewien. To było co jeszcze? Lina, czyli raz, dwa, trzy liny. I raz, dwa, trzy taśmy. Dobra, powinienem mieć prawie full armor po zrobieniu tego. No ja powinienem mieć full armor. Full? Jest full. Bogaty! Nice. Full armor. Aha. Dobra, ja jeszcze potrzebuję trzech. Są jeszcze jakieś kości? Ostały się jeszcze jakieś chrząstki? Znaczy nie wiem jak u ciebie, bo mnie ta... Chyba, że ja tobie dam. Poczekaj, ja tobie dam. Nie, poczekaj. Ja zobaczę ile mam w ogóle. Potrzebuję 8. A nie mogę ci dać. Mam 7. Znajdę jeszcze jedną kostkę. Jest. Nice. Idealnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra. Dwa sznurki, czy tam dwie liny i dwie taśmy. Dobra, taśmy mi się powoli kończą, ale to nie problem. Najważniejsze jest zrobić sobie zbroję i mieć na chillu. Będzie mi brakowało jednego paska, ale to jest i tak luz. To jest i tak luzik totalny. Dobra, mi się wydaje, że w dół. Szczerze mówiąc. Powiedz mi, jakieś granaciksy masz? Jeju, no przyznać ci się? No mam. Bomba zegarowa. Idzie kolega. Ale tu tylko dwóch jest. Teraz, żeby za cicho był. Ale ty nie. Jak mu w plecy ciachnął. Jest ten drugi. Uciek. Musisz go znaleźć, żeby on nie zdążył krzyknąć, Krystian. Ale ja nie wiem, gdzie on polazł no nawet. Tu. O, jest obok ciebie. Dawaj go. Jezus, co on robi? Dawaj go. Jakie obroty. Uważaj, odwrócił. Pomóż, czyli dobra. No pomogłem, przytrzymałem dobra, dzięki. Go. Proszę. Ten jest mój! Dobra. Ciach, tu jest dwóch. Ciach, tnę dwóch. Tnij drugiego, ja tnę tego pierwszego, to znaczy drugiego. Dobra. Dobra, mam. O, was można skóru? Naprawdę ich można skóru? Ja tak robię. O, to dlatego masz pełny armor, złodzieju. Skórny. Czemu tak dupą się wypinasz do mnie? Nie wiem. Daj się oskurować. No nieważne. Idziemy dalej. Dobra. Idziemy dalej. To jest na razie najważniejsze, żeby iść dalej. Ciemno tu. Nie dać się pociąć, załatwić, pokazać. Zgasły wszystkie światła. Ty, ciekawa jaka temperatura tutaj jest, co? Wewnętrzna. Ja ten chciał wiedzieć, gdzie jest druga część tego. Butli oddechowej. Bo chwila, my nie dostaliśmy całej butli oddechowej, nie? No chyba nie. Czy ta zwykła butla to miała być po prostu już koniec butli? Nie wiem. Idziemy dalej? Zbiornik powietrza. Christian? To naprawdę tyle? W sensie, to tyle? Dobra, co tam jestem. Masz? Nie wiem po co ty się schylasz. Ładny jestem. Dobra. Zgodniałem rekina po tych widzę. Walkach. O kurde. Rekina widzę. To słabo. I nogę widzę. Dobra. No bo tutaj rekin grasuje pewnie. Jakieś inne pierdoły widzę. Chyba zejście było... Tam jest, tu jest plecak, chodź, tu jest plecak. Biegnę. Tu jest plecak. Oh yeah. Oh yeah. Masz kości z tyłu jak coś.
Gdzieś jeszcze? Kości? O, kolka. Kości. O, na razie czekaj, bo mój zaczął oglądać sobie plecak. Dobra, kozak! O, plecak mam też. I co pływania. Z tym rekinem? My mamy tu płynąć? Czy jak mam to rozumieć? Zakładam, że po to dostaliśmy, żeby tu przepłynąć pewnie, nie? No nie gadaj. Tylko... Najpierw musimy się pozbyć pana Grekina. Chcesz, jak chcesz nóżki, to są dostępne. Nie, nie chcę. Tu są napoje, jakbyś chciał. Jak najbiegnę? Czekaj, ja mam łuk przecież, tylko poświeć mi na niego. Poczekaj chwileczkę, poczekaj, ja już biegnę do ciebie. Bo teraz... ja go nie widzę jakby, poczekaj. Co? I teraz latarkę muszę wyciągnąć tylko dla ciebie. Tak. Dobra, szukam go. Widzisz go gdzieś? Nie. Ja też nie, dobra, chodźmy dookoła i zobaczmy, czy jest gdzieś z drugiej strony. Nie, 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 poczekaj, poczekaj, on przypłynie. Ale można też podejść do niego. Mogę też skoczyć do wody. Nie, nie, chodź tu do mnie, bo ja nic nie widzę. Okej. Chodź tu do mnie, bo ja nic nie widzę. Biegne. I tu mi poświecią. O, stąd go powinno być o, jest, 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 jest. O. Raz. Dostał. Dwa. Dostał. Trzy. Dostał. Dostał. I rybka. I na dno. I poszedł na dno. Dobra. To tak, załóż sobie ostatni armor, wskoczymy tam, zobaczymy, czy jest w ogóle po co tam lecieć. Już mam. Tylko potrzebuję teraz ten plecak. Gdzie go mogę. Mogłem go wyrzucić? Bluza z kapturem. Nie wiem, założę. Ja się starałem, przecież mam go założonego. W teorii tak. Po prawo góry jest. Masz go założonego? Prawo góry, mam. Założyłem chyba. Dobra, to idziemy. Dobra. Ale kozak, co? O Jezus, ale gdzie my mamy płynąć? Oksygen. Oksygen. Oksygenalis. Ale fajnie no tak. Tutaj. Ale jaki fajny klimat ale, jest, Krystian. Ale ty, gdzie my mamy płynąć? To jest moje pytanie. Ja zawsze nienawidzę w takich grach, gdzie trzeba płynąć. Popłyń po prostu przed siebie. Płyń, najwyżej umrzesz. Ja nie lubię takich rzeczy. A jak do góry? Mamy całkiem sporo, ale... A jak płynąć do góry, bo mi postać nie płynie do góry, jak chcę płynąć no do góry? No po prostu do góry, machasz myszką. Machać, a, kumon. Chciałem, że spacja, wiesz, nie? Tak. Dobra, dobra, dobra. Musimy szybko, bo tracimy tlen. Tak naprawdę tylko po to tu przecież mogliśmy się wrócić drogą, którą weszliśmy, ale oczywiście jesteśmy głupi, idziemy dalej gdzieś, nie wiemy gdzie. No i bardzo dobrze, odkrywamy, wiesz, nowe niezbadane rzeczy. Krystian, co ty robisz? Nie, patrzyłem, że może jest jakieś wypłynięcie. No nie siema, ma. Foko, ale z ciebie foka. O kurde. O, coś się zmieniło. Co tak jasno, co o Jezus. Tak jasno. Do góry, do góry, do góry. Dobra. Wow! O, dobra, na brzeg szybko. Ale bez sensu. Kelvin! Kelvin! Wow! Co jest? On już wiedział, że tu będziemy. Mój ulubiony Kelvin, kozak. Kelvin Chan. Kurde. Kelvin Chan. Dzień dobry, Kelvin. Kelvin. Nareszcie się znalazł. Gdzie jest Virginia? Pokaż się, jak wyglądasz. Kto? Ty. Pamiętaj, żeby chyba trzeba zdjąć ten, nie? Tak, ja bym go chciał jakoś ściągnąć. Zdejmij. Prawym jest zdejmij. Ściągnąłem. Dobra. Latarkę maczeta. Schować. Siema. O, jaką ty masz kościaną machę. Jaką ja mam maskę? Na Discordzie już ci podsyłam. Okej, weź. Chwila, muszę schować. Schowaj latarkę. Dobra, proszę siema bardzo. Siema Kelvin, chodź za nami, idziemy do domku. Także udało nam się zdobyć to, co chcieliśmy w sumie. Oczywiście, że tak. Mamy teraz jeszcze tą glinkę na pewno. O, Kelvin idzie jakoś tam powoli. Gra jest niech kozak, będzie. Zobacz jak drzewa się normalnie zaginają pod wiatrem, nie? Kozak, jak to zaginają? Wygląda w ogóle? Chyba no, uginają. No, to tak, o to mi chodziło. No, o to mi chodziło, no, proste no, to było. No, polski trudny język. My idziemy tutaj w tym kierunku jeszcze. Musimy mieć łopatę, ale z tego co wiem, żeby dostać się łopatę, to właśnie potrzebowaliśmy tego, co mamy obecnie, czyli tego aparatu do oddychania. No. Tak, to się nazywa aparat do oddychania. Chodź, jeszcze muszę zobaczyć jedną rzecz. Reload. Teraz tak. Idę przetestować teorię życiową. O, spadłeś! Teraz już nie zrobię. Ale czemu nie zapisujemy? Czego? Save'a. No zaraz, bo chcę zobaczyć, czy możemy zrobić tak. Co zaraz tak? Pum. Zobaczymy. Bo zaraz chcesz, zobaczymy bo chcesz tak. Tutaj linę zrobić, że aż tutaj nam ma transportować? Tak. Chcę zobaczyć, czy tak możemy. Okej.
Dlatego idę uwaga, na sam testuję. Koniec. Uwaga, testuję, idę na drugi koniec mapy. Siekierę biorę. Siekiera! Czemu aż tak daleko? Zero problemu jakby co. LOLY! No to ścinamy weź, to drzewo. Weź rzuć, nie, weź, to... rzuć granat. No bez sensu granat. Tu oto drzewo. No nie, no granaty są przydatne, no weź chłopie, nie świruj. Dobra, to weź siekierę, Jezu, jaki nudziarz. No, pomóż mi, będzie szybciej. To ścinaj jedno, ja będę ścinał drugie. No. Tylko pamiętaj, żeby nie ścinać go w stronę bazy za bardzo. Czemu moja postać w ogóle... Po co masz ten, o. Dwa. Pamiętaj, żeby mieć staminę do cięcia drzewa, nie? Ta. Za chwilę. O. Zamach! Leci drzewo! Dobra, gdzie jest Tina? Przetestujemy. Pamiętaj, że musisz puścić, musisz zjechać i musisz kliknąć dopiero drugie, nie? Ha! Oła! Musisz kliknąć, nie musisz rzucać. Kliknij E. No ale podejdź normalnie od boku, co ty robisz? Chłopie! Nie na sam koniec, możesz położyć bliżej tam. A, dobra, tu. Jezus. Dobra. Transportuje się drzewo! A mi spadło na głowę, mogło, że dlatego nie zrozumiałem polecenia. Jesteś największym geniuszem po prostu. No nie, o, bo proszę, nie mogłem puszczać, kiedy i tak właśnie oto można robić drewno. I to szybki. Ale ja nie wiem, jak to działa w ogóle, ja tego nie ogarniam nawet umysłowo. W sensie ogólnie, w prawdziwym życiu musiałbyś to drzewo naciąć z którejś strony, żeby no to właśnie w ogóle zadziałało. Co? Okej. Okay. Nie, po prostu dziwne rzeczy się działy przez moment, ale nie wnikam. A myślałem, że już ten, źle ściąłeś drzewo. Jestem ciekaw, ile tego drewna wyląduje w wodzie. Kelvin będzie zbierać. Tak, jasne. Idę zobaczyć. O, chwila, ej, właśnie. No, ostatnie dwa mu zostały i kurde... Można tyrolą! O nie, walnę w drzewo! O nie, walnąłem w drzewo! Wracam do domu, ty! Normalnie! O, jaki ze mnie chło... O! Dobra, ja też lecę. Wiesz co, mamy tylko jeden problem. Stoj! Mamy tylko jeden problem. Co? Że całe drzewo, które rzuciliśmy praktycznie... O nie! Właśnie. Musimy zbudować tu sobie zaporę. Utonęł, znaczy widzę ale już, nie, ale to nie problem, jesteś w stanie pokazać, bo wszystkie bale, które są tam po drugiej stronie, jak je popychać do domu. O, tak. I to podnosicie, oła, i rzucacie. Jak coś się stanie, to go, o. Krystian, jest problem gorszy. Jaki? A nie, jaki? Te bale na szczęście są naprawdę po drugiej stronie, zaraz będę ci wszystkie transportować. No tak, luzik. Chcesz rybkę? Nie, dziękuję. No to tylko będzie dla mnie. Matka tu zawsze. Nie wiem, czy zebrania mi się uda, nie? No luzik, ja sobie i tak mam w nosie, cię tylko sobie stawiam ryby do jedzenia. Dobra. Zobacz, czy lecą, czy dolecą do ciebie. No tak, w połowie się zatrzymały, bym powiedział. Aha, no dobra, to trzy i lecę. Tak, minimalnie troszeczkę, ale powiem ci, że jesteśmy w stanie to fajnie obudować, fajnie to zrobić, taką wyspę, może nawet dookoła, nie, w sumie dookoła wody, to nie wiem, czy jest sens. Dobra. Szczerze mówiąc, pomoglibyśmy sobie tu taką fosę zrobić, wiesz, konkretną, nie? Dobrze, oczywiście, że to drewno jest ten. Oczywiście niech widzowie nam dają znać, bo może oni mają pomysły jakieś, co tutaj podziałać, nie? Dobra, Krystian, masz? Ale jakbyś mi pomógł, to byłoby szybciej, nie? Najprawdopodobniej. To pomożesz? Słuchaj, jest taka kwestia... Aha. Ale mam dla ciebie rybkę. Cieszysz się, że mam rybkę dla ciebie? Nie. O ty! Co mi po jednej rybce? Ej, to możemy starą bazę rozłożyć i możemy tutaj przywieźć drewno. Jak dobra, bardzo to jest głupi pomysł. No tak stąd, to tak tu by leciało. Dobra, niech leci dalej. Bardzo powoli leci. Bardzo mi się podoba, że na wyspie mamy przynajmniej chociaż jednego kolesia, który chilluje. Kelvina masz na myśli? Nie, mówię o tym w trumnie. Zatrzymałem jedną kłodę. Jak zatrzymałeś jedną kłodę? Głową. Dwie płyną. Dobra, zostaw je, ogarniemy se sami. Jezus. To nie problem. Te dwie dobra, tutaj to tak ostatnie. Powoli się bujają do nas. Dobra. Powoli, teraz powoli. Ja już płynę. Gdzie te ptoszki? Gdzieś te ptoszki poszły.
Dostał. Chcesz ptoszka? Gdzieś tu leżał. To jest ptoszek. Dobra, masz, lubisz, tak. Lubisz ptoszki? Przez ciebie jestem głodny. Masz tą rybę dla mnie? Mam dla ciebie rybę. Zaraz ci skandluję ją. Za miłość. Za miłość. Dobra. Ta była moja. Chyba moja. I co, myślisz, że to wystarczy? Nie ma takiej opcji. Dobra, gdzie jak jest ta ryba? Jak to rozwalić? Gdzie jest ta ryba? No ja mam. To zjedzone, dobra. Zaraz ci dam, chłopaku. Co ty robisz? Dobrze się czujesz? No, nie. Czekaj. Robimy tak, teraz czekaj. Witam serdecznie w moim sklepie. Czy chciałby pan dzisiaj zakupić na przykład trochę wódeczki? Rybę. Rybę. O, tutaj mamy sprzęt. Mamy tak, mamy strzały zwykłe, strzały drukowane w 3D. Łososia mamy strzały z włókna węglowego, bełt do kuszy, a skóra zwierzęcia to chyba nie to. Łososia. Kukt ryba. Łososia. Masz, dowrzuciłem ci do ekwipunku. Nawet dwie, bo będę miłosierny. Kuket ryba, ale to nazwali. Teraz chłop szuka. No kuket ryba. Jak chcesz trochę kości, to też mamy trochę kości. Czyli on je całą głowę i później delikatnie tułów. Fajnie. Ale tylko delikatnie. Tak, dobra. Tak. Głowa jest podobno najsmaczniejsza. Mogę już zapisać sobie save'a, czy nie? Tak, zapisujemy. Dziękujemy wam serdecznie, moi drodzy, za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Jeśli tak i chcecie więcej, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Zapraszamy serdecznie na oba kanały. Trzymajcie się, no i... Pa, pa! Cześć!